dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry, Jerzy. Dzień dobry naszym słuchaczom. Witamy w podcaście Gosia i Jerzy. O czym dzisiaj, Małgorzato, rozmawiamy? Dzisiaj kontynuujemy temat mediów społecznościowych. Ulubiony temat twój, Jerzy. I powinniśmy to napisać na Twitterze. Dlaczego? No bo byłoby śmieszne, że wiesz, my nie mamy konta na Twitterze. No nie mamy. Że wiesz, gadamy o social mediach, żeby nie mieć social mediów i na Twitterze o tym piszemy. To byłoby śmieszne. Aha, no dobra, no dobra. To co, ale o czym chcesz mówić w kontekście social mediów? Chciałabym mówić, ponieważ mamy córki, wychowujemy córki. No. Chciałam, żebyśmy się dzisiaj skupili na Instagramie. No dobra. Na Instagramie, wiesz co, i na tym, w jaki sposób odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych w mediach, ogólnie w mediach społecznościowych, w mediach. Tak. No wiesz co, no bo tak, znalazłam taki ciekawy artykuł, tak. Że nawet studenci nie są w stanie odróżnić prawdziwych informacji od fałszywych. W sumie dorośli pewnie też nie. Oczywiście, że nie. Ci, co mówią, że potrafią, to kłamią. No tak, ale że nie są też na przykład uczeni tego, w jaki sposób można w jaki sposób można szukać wiarygodnych źródeł, tak? Bo możesz, tak myślę, że w jakiś sposób można sięgać do takich źródeł, które są po prostu wiarygodne, że są osoby, które publikują treści jakby swoją osobą ręcząc, tak, za to, co napiszą, więc możesz korzystać z pewnych blogów, czy z gazet, gazety to już jest pierwsza taka rada, którą ja bym komuś dał, jeśli chodzi o to, skąd czerpać informacje, które nie są fake newsami. No, czekaj, muszę ci to strzepnąć, bo wyglądał jak kleszcz. No to my tutaj uważamy na kleszcze w lesie. Nie? Dziękuję, że mi strzepnęłaś. Tak, o tutaj też coś czarnego. Najlepszą radą, żeby nie dać się nabrać na fake newsy, jest nie korzystać z konsumowania w ogóle jakichkolwiek newsów, czy informacji takich time sensitive, na portalach social media, nie? Czyli jeżeli wydaje ci się, że jesteś taki nowoczesny, taka nowoczesna, bo wchodzisz na Twittera i wchodzisz na Face'a i wchodzisz, nie wiem, na LinkedIna i już wiesz, co w trawie piszczy, to uprzejmie cię informuję, że nie, że właśnie zwiększyłeś sobie, nie wiem, 60-krotnie szansę na to, że się dasz nabrać na jakiegoś fake newsa. Ale wiesz co, możesz na przykład znaleźć sobie dziennikarzy czy pisarzy. Ale zazwyczaj zrobisz to nie poprzez timeline'y mediów społecznościowych. To znaczy to, co zobaczysz na timeline'ach mediów społecznościowych, to są prawdopodobnie rzeczy, które albo są obliczone do tego, żeby ciebie w jakiś tam sposób zainteresować, albo zdziwić, albo zdenerwować, po to, żeby zmaksymalizować czas, jaki spędziłeś na tych portalach social media. Czyli to nie ma nic wspólnego z twoimi interesami. To znaczy twoim interesem jest znaleźć informację jakąś, a interesem platformy typu LinkedIn, Facebook, Twitter, bo na Instagramie jest to, żeby jest to, żebyś tam siedziała. Jak najdłużej, no jak teraz, najczęściej do niej wracała. Tak, tak, żeby oni mogli sprzedać jak najwięcej reklam. Tak jest, tak? Więc dobra, to już zrozumiałam. No tak, no więc jeżeli wchodzisz tam konsumować newsy, to jest trochę tak wygląda, jakbyś wchodziła do kasyna z założeniem, że a może spotkam w tym kasynie grającego innego człowieka, który mi przekaże jakąś wartościową informację na temat fizyki kwantowej. No może tak się zdarzyć, natomiast to jest bardzo, masz niewielkie szanse, że po pierwsze to ci się przetrafi, po drugie, że ty nie zostaniesz nabrana na to, po trzecie, że przy okazji nie zapłacisz bardzo wysokiej ceny swoim czasem albo swoimi pieniędzmi za przebywanie w tym miejscu, tak? Więc to jest trochę tak jak w tej, wiesz, w kaczce dziwaczce, tak? Jak chcesz kupić znaczki, to idziesz na pocztę, jak chcesz kupić, nie wiem, pomidora, to idziesz do sklepu spożywczego, no, nie idziesz zazwyczaj na pocztę po pomidora, tak? No i to jest podobnie, że jeżeli chcesz konsumować newsy, no to nie wchodź na portale social media, bo na social mediach to, co zobaczysz w swoim feedzie, to albo będą kontrowersyjne rzeczy, które się dobrze klikają, albo to będą rzeczy, które są w zgodzie z twoją wizją świata, bo już algorytmy się nauczą tego, co ty lubisz i w związku z tym też prawdopodobnie nie będzie to informacja rzetelna. Natomiast będzie to informacja, która sprawi, że długo będziesz tam siedziała, bo to jest celem portalu social media, żebyś tam siedziała długo i żeby można było pokazać inwestorowi albo reklamodawcom, że moi użytkownicy spędzają 3 godziny na mojej platformie. No i tyle. I teraz skąd brać info? No bo teraz możesz powiedzieć sobie, bo jest taki gościu, który sobie siedzi na YouTubie i on komentuje rzeczywistość i
No i to jest spoko. No jeżeli tego gościa znasz i mu ufasz, wiesz, kto to jest i wiesz, że on nie jest opłacony przez kogoś albo nie ma jakiegoś interesu swojego, no to zasadniczo tak. Natomiast mi się wydaje, że właśnie jesteśmy w takim momencie takiego trochę takiego interregnum, nie? Na zasadzie, że stare czasy się skończyły, a jeszcze nie wiemy, jakie będą nowe i dzisiaj ja zaczynam widzieć na horyzoncie trochę szansę dla takich oczywiście nie tradycyjnych papierowych gazet, bo to już się skończyło, natomiast dla redakcji tych starych, tradycyjnych gazet, które jeżeli przejdą dobrze transformację cyfrową i nie będą się bały pobierania dużych pieniędzy za abonamenty, to mogą odbudować coś właśnie, czego szukasz, czyli możliwość konsumowania rzetelnej informacji. Bo to, co było fajne w starym świecie, jak były gazety, to jest to, że no ciężko było trafić w tych gazetach jednak na informację nierzetelną. To już dzisiaj się skończyło znowu, bo dzisiaj masz gazetę prawicową, która ci mówi rzeczy prawicowe i lewicową, która ci mówi rzeczy lewicowe. Jak czytasz obie te rzeczy, to ci się wydaje, że mówią o innym świecie i o innych wydarzeniach, prawda? Ale ja mówię kiedyś, to znaczy 20-30 lat temu, jak się brało byle jaką gazetę, niezależnie od tego, jakie tam inklinacje ona miała, to zasadniczo mogłaś być pewna, że tam siedzą ludzie, którzy mają swoje rodziny, którzy mają swój profesjonalizm, swoją renomę, swoje dobre imię i tym wszystkim ręczą, że ta informacja, która tam jest, jest rzetelna. I czasami były jakieś afery, ale one były bardzo rzadkie. One się kończyły eksplozją, wyrzuceniem poza tą gazetę tej osoby, która jakieś tam dziwne rzeczy robiła. No więc tak, więc ja widzę szansę dla gazet, no, dla New York Timesa. Ja się zastanawiam w tym kontekście, od kiedy, w jaki sposób zacząć edukować dzieci właśnie, jak korzystać z internetu, jak szukać wiarygodnych źródeł. Korzystać na przykład z przeglądarki, która nie bierze pod uwagę twoich zainteresowań w serwowaniu ci wyników. No bo na przykład ja byłam trochę zdziwiona, jak się dowiedziałam, że też wyszukiwarka Google nam podsuwa rzeczy, tak, które po prostu są zgodne z naszym... Tak. Światopoglądem. Oczywiście. Czy tam z informacjami. No w ogóle takimi... to jest największy problem, który mamy dzisiaj z konsumowaniem różnych rzeczy, że kiedyś, jak gdyby, i to jak powrócę jeszcze do tych gazet, kiedyś w momencie, kiedy szłaś do kiosku i kupowałaś gazetę wyborczą, to ta gazeta wyborcza była tą samą gazetą wyborczą, którą twój sąsiad kupował. W niej były dokładnie te same reklamy, te same artykuły, wszystko było to samo. Natomiast dzisiaj, jak wchodzisz na Google'a i wpiszesz wyszukiwanie najlepszy wózek dla pięciolatka, to ty dostaniesz inne wyniki, twój sąsiad inny, ja inny i pani z Ameryki inny. No tak, stąd się biorą później różne fora, tak? Wszyscy się pytają na forach, który wózek polecacie? No i na forach polecacie? Jest tak samo, tak? W sensie na forach też. I 30 osób. Bebeto, każdy poleca inny, swój, prawda? A pozostałe 30 jakieś tam, nie no wiem. No i co gorsza, masz jeszcze te na przykład serwisy z porównaniami tych jakichś rzeczy i też one zazwyczaj nie są rzetelne, bo ktoś tam zapłacił, żeby to porównanie albo wykonać, albo ktoś zapłacił, żeby ono w jakiś sam sposób, jakimś wynikiem się skończyło. I to też nie do końca tak jest, ale teraz jak ja bym miał dzisiaj dziecku przekazać jedną informację, to bym powiedział, nie konsumuj newsów w przeglądarce, czy w ogóle w medium, które dostosowuje treść do ciebie, tak? Czyli jeżeli wpiszesz do Google'a wyszukiwanie, to dostaniesz prawdopodobnie albo wyniki, które są zgodne z twoim światopoglądem, albo czasami wyniki bardzo niezgodne z twoim światopoglądem, żeby cię zdenerwować, bo Google też chce, żebyś była długo u niego na stronie. Natomiast masz przeglądarkę, wyszukiwarkę, która się nazywa DuckDuckGo, która korzysta z tego, co jest zindeksowane w Google'u, ale jak gdyby jest buforem pomiędzy tobą a Google'em, czyli ona robi to wyszukiwanie, nie pokazując, kim ty jesteś. No i możesz dzięki temu dostaniesz te same wyniki, co ja, co twój sąsiad i co pani z Ameryki, tak? No i to jest spoko, tak? Bo dzięki temu będziesz... No oczywiście też nie do końca, bo Google i tak cię sprofiluje po tym, skąd wyszukujesz i Google i tak cię sprofiluje po typie tego przeglądarki internetowej, na przykład, z której korzystasz i Google i tak się sprofiluje. No, czyli jak dobrze rozumiem, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do końca się przed tym obronić, czyli trzeba mieć świadomość tych mechanizmów i wiedzieć, że... A to jest trochę tak jak z jedzeniem. Przede wszystkim, powiedzieć dzieciom, że są takie mechanizmy, że nie wszystko, co znajdą w internecie, jest prawdą, a no, w zasadzie większość z tego, wiele co jest... znajdą, jest nieprawdą, tak? No, zasadniczo. I że wiele różnych informacji, newsów znajduje się tam po to, żeby po prostu ktoś zarobił na tym, tak? Tak, no jest bardzo fajna książka, która dużo wyjaśnia, jeśli chodzi o tego typu mechanizmy. To chyba Nassim Nicholas Taleb ją napisał. Ta książka się nazywa Skin in the Game. I polecam przeczytanie w całości, bo jest superowa. Natomiast
tam się pojawia też właśnie poruszenie tego tematu i no i on na przykład mówi coś takiego, co mi się podoba, czyli mówi, że w momencie, kiedy chcesz ocenić, czy dane medium ci serwuje odpowiednio rzetelne informacje, zastanów się, czy te osoby, które to ci serwują, czymś ryzykują, w jakiś tam sposób ich życie, ich wartości, ich coś, co dla nich jest ważne, nie tylko, i nie tylko pieniądze, bo pieniądze to jest tricky, no. Ale inne rzeczy, takie jak renoma, takie jak, nie wiem, właśnie jakaś tam, nie wiem, sytuacja ich rodziny i tak dalej. Jeżeli te osoby mają swoją skórę jakoś tam narażoną na potencjalnie coś złego, jeżeli by ci zaserwowali złą informację, to prawdopodobnie warto ich słuchać, bo prawdopodobnie oni są rzetelni. Nie? No dobrze, ale myślisz, bo to są takie informacje, które dorosły jest w stanie użyć, tak? Chodząc po internecie, wyszukując różnych treści, a myślisz, że na przykład taki, nie wiem, kilkunastolatek, typu nie, 12 lat, 13, myślę, że wystarczy. Jest w stanie już jakby sam ocenić, czy to nie jest tak, że znaczy, powinniśmy zależy, po prostu wskazać źródła? Tak? Znaczy, zależy, dzieciom, wiesz, słuchaj, no, znaczy wskazać też można, czytaj to, ale wiesz, mama to, też ci coś tak? mówiła, no, bo, a później no, ty tak, to no. testowałaś, tak? No, no, to, tak? Ja myślę, że można wskazać, to, ale oprócz tego wskazania też warto no, pozostawić jednak dziecku też możliwość takiego racjonalnego wyboru, to znaczy jeżeli, i tu mi się pojawia z kolei w głowie takie coś, co się, takie ładne powiedzenie, które się nazywa the platform is the message, czyli jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, jaki jest cel platformy, na której konsumujemy rzeczy, to łatwiej jest nam ocenić, czy ta platforma gra w jednej drużynie z nami i jak gdyby spełnia nasze cele, czy nie. Czyli nie powinno się iść po pomidora na pocztę, tak? Czyli jeżeli szukasz informacji, no to skorzystaj właśnie, i tak lepiej wypadniesz, jeżeli skorzystasz z Google'a, nawet będąc zalogowana, niż jeżeli wejdziesz na Facebooka, szukając tych informacji, tak? Nie szukaj informacji na Twitterze, tylko raczej poszukaj ich w Google, a jeżeli już jesteś bardziej świadoma, no to czy dziecko też zorientuje się, że o, mój kolega czy moja koleżanka dostaje inne wyniki danego wyszukiwania niż ja. No to można pójść dalej, właśnie DuckDuckGo użyć, albo jakiegoś innego anonimizera treści, albo skorzystać z VPN-a, który sprawi, że pokażemy się Google'owi, że jesteśmy z Ameryki, a nie z Polski, tak? I to są rzeczy, które dzieci od tak rozkminiają, więc to nie jest żaden problem dla 13-14-latka, żeby coś takiego ogarnąć. No właśnie podobno nie, no. Stanford robił badania, to są badania, które wyszły w 2016 roku, no więc może to już trochę takie trochę się są, już czasy tak? zmieniły w 4 lata. No. No tak, bo to jeszcze było przed... Przed Cambridge Analytica, przed, tak, dokładnie, przed tymi fake newsami, no, dokładnie. Tak. No tak, to trzeba o tym pamiętać, ale że właśnie nawet studenci nie są w stanie za bardzo odróżnić, tak? Znaczy, wiarygodnych nikt źródeł. Nie jest, nikt bo to, jest, wiesz, no. Studenci nie są wyjątkowymi ludźmi, nikt nie jest, no bo zasadniczo, jeżeli robisz research, no to... Nie, no mówię tutaj w porównaniu do na przykład do dzieci, w sensie no, nastoletnich już, tak, które nie, zaczynają... Nie, ale, no to, ale dorośli tak samo nie. I zobacz sobie, no tak, co się no. dzieje, nie wiem, na... Oczywiście, ja sama się łapię czasami na tym, że przeczytam informacje, wydawałoby mi się na portalu jakimś takim wiarygodnym, a się okazuje później, że jest to napisane w taki sposób, ale w taki sposób po to, żebym ja to kliknęła, zbulwersowała się na dany wieczór, a następnego dnia, o rany, okazało się, że jednak, nie wiem, no tak. Rząd nie zamierza tego wprowadzić, tak? Czy tam, no, nie, po prostu... No, w ogóle bo jakieś czytanie newsów politycznych, to ja uważam, że to jest stracenie swojego czasu, no po tak. prostu, nie? To, no dobra, ale to jakby no, nie wjeżdżajmy na ten temat. No to nie ma żadnego związku z naszym życiem, a tylko to jest jakaś rozrywka, która sprawia, że się jest głębiej w depresji, także nie. Czyli co? Czyli jeżeli chodzi o na przykład wyszukiwarki i takie wiarygodne źródła w internecie, to jest to takie to DuckDuckGo, tak, które możemy polecić, katka, tak? Katka.go.com. Okay. To nam pozwoli odsiać tak pewne... No to wtedy dla Google jesteśmy panem nikt, tak? I to jest spoko. Aha. Druga sprawa, która jest dosyć ważna, no to przekazać dziecku, że no żeby nie szedł po pomidora na pocztę, tak? Czyli jeżeli szukasz newsów, to szukaj go przez DuckDuckGo, a nie na Instagramie. Nie, jest taki koleś, który się nazywa DeFranco. Nie pamiętam, jak on ma na imię. No nieważne, no taki koleś, który właśnie komentuje newsy generalnie i no i on, no i on całą jak gdyby swoją markę przez ostatnich tam kilkanaście lat buduje na tym, że on właśnie rzetelne informacje podaje, tak? I on ostatnio też się przepiął na taki model subskrypcyjny, tak? Czyli zaczął pobierać po prostu od ludzi opłaty za to, że będą mogli jego takie jak gdyby dzienniki oglądać i no i ludzie mu często płacą w sensie takim, że on jest w stanie tą swoją redakcję utrzymywać i robić te swoje newsy dalej. I
Ja myślę, że to w tą stronę wszystko będzie szło, że ludzie się coraz bardziej będą z biegiem czasu oswajali i nastolatkowie tak samo z tym, że są źródła, które są rzetelne. Jeżeli chcesz wiedzieć, że to jest rzetelne, to nie ma problemu, żeby za to zapłacić, tak? Mhm. Że nikt nie będzie oczekiwał tego, że ktoś ci da bardzo wysokiej jakości pracę za darmo. O. No pewnie tak. No wiesz co, wydaje mi się, że to rzeczywiście idzie w tym kierunku, że po jakimś takim czasie trochę chaosu widać światełko w tunelu. No dobra, to idźmy do tego Instagrama, słuchaj. To z tak, tym Instagramem no, ci no wyszło. Więc właśnie, wiesz co? No więc wyszło mi, że w ogóle Instagram to konsumują w większości dziewczynki. Znaczy bardziej właśnie kobiety, czy nastolatki płci żeńskiej, bo chłopcy bardziej tam gry i inne tego typu rzeczy. Niestety ma to bardzo duży wpływ właśnie na poczucie wartości, własnej wartości. Negatywny. Obniża, negatywny, tak. Po prostu jeżeli twoja się. Córka korzysta z Instagrama, to będzie miała niższe poczucie własnej wartości, niż gdyby tego nie robiła. No i oczywiście to już jest też o tej platformie, to już mówiłeś, tak, że ona jest tak skonstruowana, żeby do niej, żeby na niej siedzieć jak najdłużej. I żeby do niej wracać. Tak, i żeby do niej wracać i no, nawet kilka godzin dziennie dzieci są w stanie, czy tam, no tak. Co, no, ale to są jakieś pozytywy bycia na Instagramie? Wiesz co, myślę, że są, jeżeli umiejętnie pewnie z tego korzystasz. No na przykład, ale czy jeżeli masz. Z tych nie, badań, nie, że tam są. Nie, to było, wiesz co. Nie. Nie. Ja myślę, że nie da się tak, jak żeśmy mówili. Nie, w poprzednim ale na przykład, odcinku. Jeżeli poczekaj, ale jeżeli na przykład jesteś artystą i umieszczasz tam na przykład swoje zdjęcia, możesz zdobyć w ten sposób swoją publiczność. Albo tak? I nie. No albo i nie, ale no teraz, no, jest poczekaj, to pewne moim zdaniem medium bardziej. No nie, no słuchaj, kiedyś o tym rozmawialiśmy, pamiętasz, że dzisiaj możesz, będąc zasadniczą po prostu sobie tam kimś, jednym właśnie z milionów, zdobyć swoją publiczność poprzez to, co robisz, na przykład pokazując swoją no, sztukę, tak? Tak, tak, no, w sensie dzisiaj czyli, jest taki świat. Czyli umiejętnie użyta taka platforma. Ale to zdefiniuj umiejętnie. Czyli nie wchodzisz tam po to, żeby patrzeć na czyjeś konta, ojej, ona pojechała, nie wiem, do no, Nowej Zelandii, a ta pojechała tu, o rany, ale ma aplikacja. Świetne życie, bo na przykład, nie wiem, leży sobie na leżaku i tak ale dalej. To będziesz konsumowała, nie da się wejść na Instagrama i zapostować czegoś nie obejrząc. Ale znowu to wracamy do tego właśnie, w jaki sposób, zdjęcia. No nie, no właśnie w jaki sposób konsumujemy te media. Mogę sobie wybrać, że na przykład wchodzę na Instagram, bo jest tam na przykład taka osoba, która jest dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o książki dla dzieci. Tak? I zawsze jak tam wejdę, wiem, że pokażę coś ciekawego, z czego ja też mogę skorzystać, tak? Stop! Stop! No, dobra, stop. Okay. Nie znajdziesz tych informacji nigdzie indziej, tylko na Instagramie? Ta osoba nie prowadzi bloga, ta osoba... Wiesz co, może nie prowadzić nie bloga, no. No to, niektóre nie prowadzą bloga, niektóre mają konto na Instagramie, a niektórzy mają bloga, a niektórzy mają swój no kanał. No ja myślę sobie, tak? Że jeżeli ktoś ma tylko konto na Instagramie, to a, nie traktuje siebie poważnie i b, prawdopodobnie może to robić z jakąś inną agendą. Nie, może po prostu jest, lubi to narzędzie i jest mu wygodnie, no, czy jej. Ja myślę sobie, że, no, że to jest tricky, tak? To znaczy możesz sobie oczywiście powiedzieć, że będziesz chodzić codziennie do kasyna i na pewno nie wydasz codziennie więcej niż 100 zł i na pewno nie popadniesz w nauk grania w kasynie, tak? No tylko teraz ile osób faktycznie jest na tyle odpornych na nie wiem, to wszystko, co się dzieje przy okazji grania w kasynie, że faktycznie nie popadnie w ten nauk? No, prawdopodobnie niewiele. I podobnie jest z social mediami. Mówienie wiesz, sobie... No, i zdjęcie, im mam więcej lajków, tym jest bardziej wartościowe. Znaczy to już to, do tego też właśnie zmierzałem, że chodzi mi o to, że wiesz, no dajesz się nabrać też na takie bardzo, bardzo spłycanie czegoś. Mówisz o artystach, nie? Artysta chce coś przekazać, tak? No ja... Traktuję siebie jako artystę, bo tworzę od 20 lat różne rzeczy, muzykę, robię vlogi, wideo i tak dalej. To jest naprawdę straszliwie upokarzające, jeżeli twój cały wysiłek, nie wiem, nagranie płyty to są 2 lata pracy zespołu ludzi, nie, 15 osób. I te 2 lata pracy tych 15 osób są zredukowane do ilości lajków pod postem na Facebooku albo do ilości odsłon. No wiesz, bo to wszystko i tak zależy od tego, jak to ty odbierasz, tak? Możesz sobie ale powiedzieć, wiesz, co mnie to obchodzi, no to spróbuj, tak? To zobaczysz, jak będziesz to odbierała. Ja myślę,
myślę sobie, że znowu bardzo właśnie badania pokazują, że nastolatki, właśnie tutaj mowa o dziewczynkach, mam 43 sposób... lata i jest to dla mnie bolesne. Myślę, że 13-latkę to boli 100 razy bardziej. Tym bardziej, no tak, no właśnie. Więc dlatego też, ja zawsze sobie, jak ktoś mi mówi, o słuchaj, bo wiesz, bo Instagram dla niektórych grup zawodowych to może być użyteczny, to ja mówię właśnie wtedy stop i się tak mówię, zastanów się sekundę, jeżeli zaczynasz coś robić, tak? Dzisiaj, nie wiem, piszesz przepiękne notatki i chcesz te notatki dzielić się nimi ze światem. No i się zastanawiasz, jaką platformę wybrać. No to tak samo na twoim blogu będziesz miała zero, na YouTubie będziesz miała zero followersów, na Instagramie będziesz miała zero, na Fejsie będziesz miała zero, na Twitterze będziesz miała zero i na TikToku będziesz miała zero. A jak jakieś nowe platformy w międzyczasie powstaną, to tam też będziesz miała zero. No i to jest twoja decyzja, w którą z tych dróg pójdziesz. No i teraz pójście drogą Instagram, można to sobie oczywiście wytłumaczyć na 150 tysięcy różnych sposobów, bo tam są ludzie, bo tam będę miała okazję być eksponowana i to właśnie o to chodzi, że tak jak wchodząc do kasyna mówisz sobie, no mam szansę, może dzisiaj w Blackjacka wygram, natomiast tak realnie to masz małą szansę, co jak grając w totolotkę masz małą szansę realnie, że wygrasz akurat tą szóstkę, ale kupa ludzi w to gra, bo każdy myśli, że ma szansę, nie? I to jest podobnie. Po co wchodzić na platformę, która nie jest twoja, w której nie masz kontroli nad rozprzestrzenianiem się twoich treści, gdzie twoja treść za 45 minut zniknie bezpowrotnie i już nie będzie można jej znaleźć, mówiąc sobie, że Anusz znajdę wiesz, moich potencjalnych klientów, albo Anusz znajdę publiczność. No i co, jak przez 2 lata to robisz, masz dalej 5 czy 7 lajków pod każdym postem, to znaczy, że jesteś złą artystką? Nie, to znaczy, że mogłeś mieć pecha i po prostu akurat, wiesz, nie zaklikało w algorytmie, nie? Natomiast ludzie dzisiaj tak to oceniają, a coś ma mało lajków, no to znaczy, że jest mało wartościowe, nie? A podczas to jest nieprawda wcale, tak? Bo może się okazać, że weźmiesz te swoje rzeczy i z nimi pójdziesz do ludzi i ludzie zaczną mówić, kurde, fajne są te twoje notatki, podziel się nimi. Tylko musisz to zrobić bez pośrednictwa tej platformy, bo na przykład, żeby się z tymi notatkami zapoznać, to potrzeba jest trochę więcej czasu niż ułamek sekundy, gdzie ci w feedzie przyleci ten obrazek na Instagramie. No i teraz ja uważam, że jeżeli jesteś na tym poziomie zero, no to podstawa to jest właśnie mądrze wybrać platformę, jeżeli wybierzesz swoją platformę, swoją stronę, albo przynajmniej swojego YouTube'a, chociaż tam też trochę algorytm gra. No to jest prościej, tak? No bo zasadniczo to ty decydujesz, to ty później możesz sobie powiedzieć po pierwsze, czy się przejmiesz tym, że nie masz komentarzy na tym swoim blogu, czy się nie przejmiesz, czy na swojej stronie, bo to może być obrazek, który na tej stronie umieścisz. Tak samo możesz ty uznać, dobra, no to będę płaciła za reklamy, żeby te moje treści się rozprzestrzeniały, albo będę, nie wiem, pisała do innych influencerów, żeby ze mną współpracowali, albo nie. Masz ten sam wachlarz rzeczy, które są do twojej dyspozycji, ale to ty kontrolujesz to i moim zdaniem wchodząc na tą platformę, nie ryzykujesz, że ci spadnie właśnie poczucie twojej wartości, bo się nie porównujesz z innymi. Zresztą tak będą do ciebie pisali, wiesz, słuchaj, zobacz tam, bo tam Maciek robi jakieś tam rzeczy i on ma już 1300 czegoś tam, a ty masz zero. I cały patent polega na tym, żeby ich nie słuchać, bo tacy się zawsze znajdą. Natomiast chodzi o to, że możesz wybrać to jakieś miejsce, gdzie się dzielisz treściami, tak, no, w taki sposób, że będzie to działało na twoją korzyść, nie na twoją niekorzyść. To jest moja teza. A szczególnie jak się zapoznaję z tym, co znalazłaś tak odnośnie tego, jakie są zagrożenia, no to znowu mi się wydaje, że jeżeli masz taką listę zagrożeń, a zero albo kasyno w tej kolumnie z plusami, tak? No bo może znajdę kogoś, kto się zainteresuje moją pracą, może znajdę kogoś, komu mi będzie łatwiej ze mną nawiązać. To są wszystko... To jest dyskurs, który został specjalnie stworzony przez te firmy po to, żeby ludzie tam zakładali konta. No tak, no bo kiedyś, będąc nastolatkiem, szukało się potwierdzenia w grupie jakiegoś takiej akceptacji, a dzisiaj to się przeniosło online i takimi właśnie lajkami, tak pod zdjęciami. No bo to jest prostsze, tak? No bo trudniej jest komuś powiedzieć w twarz, słuchaj, jesteś beznadziejna, tak? Natomiast to bardzo łatwo jest to zrobić komentarzem na Facebooku, a jeszcze łatwiej jest to zrobić poprzez odsubskrybowanie na Instagramie albo zablokowanie na Instagramie, albo nie kliknięcie serduszka na Instagramie, no i cały patent polega na tym, żeby ważnych rzeczy nie spłycać do jednego kliknięcia jeszcze za pośrednictwem jakiejś elektronicznej platformy, no bo i dlatego to dzieci właśnie, to nie jest tak, że za chwilę, o nie, jedna generacja tutaj ma problem z tym, a następne generacje się do tego przyzwyczają. Nie przyzwyczają się, bo my się rozwijamy jako ludzkość w takim tempie, że my się jeszcze dzisiaj nie przyzwyczailiśmy do tego, że tam za rogiem nie czyha tygrys, który nas zje, tak, więc... Zanim my się przyzwyczajemy do tego, że są platformy, na których możemy potencjalnie nawiązać podobnego typu relacje, co w życiu rzeczywistym, ale one nie są ani tak samo ważne, ani tak samo trwałe, ani tak samo wartościowe, no to też jeszcze minie kilkaset lat, tak? Więc
No więc znowu moim zdaniem należy podjąć mądrą decyzję, czyli nie próbować zarządzać czymś, co jest obliczone na to, żeby tam siedzieć non-stop, gdzie właśnie jest 10 tysięcy mądrzejszych od ciebie mózgów, które nad tym pracowały, tylko się zastanowić, jaki cel realnie chcemy osiągnąć. Jeżeli celem jest znalezienie innych ludzi, którzy myślą podobnie, to prawdopodobnie można to zrobić w inny, lepszy sposób. Może nie poprzez media w ogóle elektroniczne, może nie w internecie, tylko tak normalnie, a jeżeli już musimy to robić na dystans, bo akurat mamy ochotę z Australijczykami na przykład się komunikować. Albo akurat mamy pandemię. Albo mamy pandemię, no to wtedy wykorzystać coś, co nie będzie żerowało na tym, co ty chcesz tam zrobić, tak? Czyli gdzie nie będziesz produktem, tak? Wchodząc na Instagram, ty się stajesz produktem, tak? I to mało kto o tym wie. No i dlatego są wtyczki do Chroma na przykład, czy do tej przeglądarki takie, które ci, wiesz, wyszerzają ten film na przykład na Facebooku. Co to znaczy, że wyszerzają? To znaczy, że on się w ogóle nie pojawia. Aha. Szary kwadrat się pojawia z tego miejsca. Po to, żeby się zapoznać z tym, co znajomi do mnie napisali, a niekoniecznie konsumować feed na przykład. I to są tego typu rzeczy, no i... No dobra. Bardzo dużo informacji, myślę. Także ja myślę sobie, że... W tym odcinku. Może znowu, ja powtórzę to, co powiedziałem przy poprzednim odcinku. Ja uważam, że Instagram jest generalnie złym medium. Dużo ludzi z niego korzysta, dużo ludzi też pali papierosy i pije alkohol. To też nie są rzeczy, które dobrze nam robią, nie? Więc... Czyli robimy wszystko, żeby nasze córki uważam, nie korzystały z Instagrama. Ponieważ mamy córki, to nie zaglądały tam. Powinniśmy im przekazać, że jest to miejsce, w którym potencjalnie mogą tylko sobie zrobić krzywdę, tak? No dobrze, także dziękujemy słuchaczom za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia. Do następnego, hej! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego!